No witam. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie taka reakcja na ten filmik, że będzie się wam tak podobał. Nie czytałem żadnych komentarzy, ale nagram drugi odcinek. Skoro zrobiliśmy już odcinek, że ileś tam postaci, chyba 20 silniejszych niż Sasuke, to teraz zrobimy z tej samej strony, ponieważ jak zauważyłem, na tej stronie jest chyba z, nie wiem, z 5 czy 4 osoby, tak mi się zdaje, przynajmniej z tych, co zobaczyłem posty z Naruto. Jest tyle osób, które robią takie właśnie posty różne o tym, jaki Sasuke jest lepszy, Naruto, powody, dlaczego Boruto jest lepszy niż Naruto i takie tam różne. I tak zauważyłem kolejny, czyli 15 osób, które jest silniejszych niż Naruto. Zapraszam. A więc zaczynajmy. Mamy tutaj oto piękne obrazki, tak, fajnie, i przechodzimy od razu do pierwszej... O Jezu, dopiero wstałem, przepraszam. Przechodzimy do pierwszej postaci. Rock Lee lub Mind Guy, no, jeden albo drugi, tak? Okej. I inaczej kłamałem, że nie czytałem żadnych komentarzy, coś tam poprzeczytywałem, co? Coś tam czytałem. Także wychodziło na to, że zrobiłem źle, żebym wziął jakiś po prostu punkt odniesienia, w których te postacie bym porównywał. I myślę, że najlepszym takim punktem porównania będzie końcowy etap, który znamy z Shippudena najwyżej, nie żadnego Boruto, w którym byli, żyły dwie osoby naraz, jeżeli żyły. Dlatego też powiedzmy, jeżeli miałbym porównować Neji a... Dlatego jeżeli miałbym porównywać, nie wiem, Neji'ego a Sasuke, no to w tym momencie, w którym żył jeden i drugi, czyli na wojnie jeszcze żyli, ale już po wojnie to nieważne. Okej, więc Rock Lee i Might Guy. Obydwie postacie stąd... obydwoje? Nie wiem, nigdy nie umiem tego odmienić. W każdym razie... Obydwóch przeżyło do końca Shippudena. No i jeszcze Naruto, wow, też przeżył. Także co mogę o tym powiedzieć? Nie wydaje mi się, żeby Rock Lee miał jakiekolwiek szanse z Naruto. Might Guy, jak to teraz ocenić? Bo on niby żył, tak? Ale myślę, że postawiłbym tutaj tą poprzeczkę w tym miejscu, w którym on otworzył ósmą bramę. I w tym momencie myślę, że mógł naprawdę zaszkodzić Naruto i to poważnie. Dlatego tutaj z Gajem się troszkę zgadzam, z Rock Lee nie, w ogóle. No może on też by potrafił otworzyć bramę, ale nie otworzył ostatniej bramy. Także tutaj w ogóle go nie liczę. Kolejną postacią jest Orochimaru i co mogę tu więcej powiedzieć? Orochimaru jest taką postacią, którą ciężko zabić. O tym będę mówił jeszcze milion razy. Ale na przykład Orochimaru z Naruto już po części walczył, jeżeli ten nie kontrolował wtedy jeszcze nawet Kyubiego. I no, Orochimaru miał wielkie problemy. Także jakim cudem miałby nie mieć problemów z tym Naruto, który no, mocno się zbustował. Milion razy mocniejszy niż wtedy, a Orochimaru to nadal Orochimaru. Zauważcie, że on jest tak tajemniczy, że nic o nim nie wiemy tak naprawdę. Kolejną postacią jest Minato Namikaze. Ej, i teraz Edo Tensei będziemy wliczać do jego życia w zasadzie, no bo niektóre postacie jak właśnie Minato jeszcze się rozwinęły po życiu. Minato, który jest bardzo, bardzo szybki, i jeszcze w dodatku oponował Kyubiego. Fajnie, z tym, że nie uważam, żeby miał jakiekolwiek szanse z Naruto. Przykro mi bardzo, jeżeli ktoś tak uważa. No, Naruto robił robotę już wtedy na wojnie, naprawdę. To, że Minato był kozakiem i to naprawdę,
ciężko mi stwierdzić, żeby jeszcze miał szansę z Naruto. I teraz powiedzieć, hej, ale jak to Gai dałby radę, a Minato nie? No po prostu, tak uważam, przepraszam bardzo. Kolejną postacią jest Obito Uchiha i to jest pierwsza osoba, z którą się muszę kompletnie zgodzić. Naruto nie wygrałby nigdy z Uchichą Obito, jeżeli nie pomógłby mu właśnie Hagoromo, ale to jest takie gdybanie, więc to ominę. Jeżeli nie Talku no Jutsu, to jeżeli chodzi o walkę, nie miałby szans z Obito. Koniec, kropka. Obito na wojnie posiadł moc 10-ogoniastego, był Jubi, tak? Można powiedzieć. No i tutaj robił masakrę. W tym momencie Naruto nie miał żadnych szans. Mieli trudność w kilku pokonać Obito, więc jak miałby się mierzyć z samym... sam Naruto z samym Obito? Myślę, że nie ma żadnych szans. Kolejna postać to Kawaki. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. To jest postać z Boruto. Nie obchodzi mnie to. Przejdźmy dalej. Kolejną postacią jest Kabuto. Wiecie co? Ja nie doceniałem nigdy Kabuto. Nawet jeśli przywołańców zrobił i zrobił naprawdę masakryczną różnicę na wojnie, no to sam Kabuto jakoś nie wydawał mi się nigdy silny. Nie wiem, no w moim przekonaniu Kabuto w ogóle nie ma co tutaj gadać, jeżeli chodzi o Kabuto versus Naruto. Nie, po prostu nie. Żadnych szans. Kolejną osobą jest Yamato. I to jest pierwsza taka postać, która wyskakuje tutaj i jest... Znaczy no nie pierwsza, bo jeszcze był ten. Jeszcze był Lee. Ale Yamato to jest postać, która niby jest silniejsza od Naruto, ponieważ posiada styl drewna, czy Mokuton, czy jak chcecie to nazwać. Aha, to, że ktoś potrafi po części obezwładnić Naruto, nie znaczy, że w momencie, w którym Naruto nie kontrolował tego lisa i miał te 4 ogony, Yamato mógł pomóc i jeszcze miał problemy, to, że teraz nagle by sobie dał radę, no bo... Boże, no najpierw musiałby trafić. Yamato to jest... Boże, to... Nie wiem, czy Lee by go nie pokonał z tej topki. Także Yamato nie jest silny jakoś tak strasznie mocno. To jedyna jego przewaga to jest to drewno, którego może użyć przeciwko Naruto. Ale na tym się kończy. On nic więcej nie zrobi. No przykro mi bardzo, nie ma żadnych szans. Tutaj w ogóle... Ogoniaste bestie. I teraz czekajcie, ja sobie to przeczytam i zaraz do was wrócę. I tu, jak rozumiem, to chodzi o nie Jinchuriki, tylko ogoniaste bestie, czyli o Gyukiego, o po prostu Kurame, o Shukaku, o Matatabi i tak dalej. No to ciężko to powiedzieć, ciężko to stwierdzić, ale myślę, że nie. Myślę, że one nie miałyby szans, chyba że 9 razem, to już no jest różnica. Jeżeli jakimś cudem na przykład miałyby walczyć z Naruto, okej, okay, może, no ale Sasuke złapał wszystkie bestie jednym ruchem tak naprawdę, a myślę, że Sasuke no to dość mocno... moc Sasuke jest podobna do Naruto moim zdaniem, dość mocno, więc... No, skoro Sasuke dał radę, no to myślę, że Naruto też by dał radę bez jakichś tam... Znaczy, może źle powiem, że bez problemu, no bo pewnie miałby jakieś problemy, no ale ogoniaste bestie, no chyba wątpię. Siódme miejsce, Madara Uchiha, ha. Tak. Szóste miejsce, Deidara. Czemu? W sensie... Okej. Okay. Deidara użył swojej ostatecznej techniki, żeby zabić Sasuke. Sasuke przeżył. No, fabuła tak poszła, okej. Okay. Ale jakim cudem Sasuke, który dużo, dużo wcześniej pokonał Deidarę, odwrotnie. Jakim cudem Deidara, który został pokonany przez Sasuke dużo, dużo wcześniej, miałby teraz pokonać Naruto, który jest... Boże,
znowu miliard razy mocniejszy niż Sasuke w tamtym momencie, kiedy walczył z Deidarą. No bo mieliśmy brać za życia, ale nawet jeżeli to Deidara został wskrzeszony i może nie był jakoś tam mocno wyboostowany, ale w tamtym momencie tym bardziej nie miał szans z Naruto, a za życia prawdziwego przed Edo Tensei, no tutaj już mogłoby być ciężko, ale oczywiście fabuła by poszła tak, że Naruto by wygrał, aczkolwiek no to mogłoby być naprawdę ciekawa walka. Naruto z tamtych czasów, gdy walczył Sasuke z Deidarą, no właśnie versus Deidara, to by była ciekawa walka, myślę. I tyle, tak naprawdę i tyle. Kolejną postacią Choji Akimichi. Fajnie, no tylko nie ma żadnej możliwości, żeby Choji pokonał Naruto praktycznie kiedykolwiek. To co, Choji się powiększy? Hej, Naruto też się powiększy i to w lisa i to bez żadnych problemów z mocą. Gdyby Choji był tak silny, no to nie potrzebowaliby Naruto. No przepraszam bardzo, okej. Tu jest coś tam napisane, że walczył z Jirobo. W tamtym momencie, no możliwe, że tak, bo ta pigułka, którą zjadł Choji, dała mu straszliwego boosta. No i to chyba jedyny moment, gdzie właśnie Choji mógłby się równać z Naruto, a tak to no nie, no po prostu nie. Choji to, przykro mi bardzo, ja lubię tą postać, ale to jest leszcz. Utożsamiam się tym bardziej z nim, bo też jestem gruby i też jestem leszczem. Czwarte, Kaguya od Otsutsuki, tak, no co tu mogę dużo powiedzieć, tak. Kaguya jest mocniejsza niż Madara, ale Naruto sam nie miałby nigdy szans z Kaguyą, a ledwo dali radę sobie w trójkę, nawet można powiedzieć w czwórkę, bo jeszcze Kakashi tam pomagał, jeszcze Obito tam pomagał. No to nie miałby żadnych szans. Trzecią postacią, w ogóle gdzie pod koniec już musieli znowu wszystko psuć, Danzo. Danzo miałby wygrać z Naruto, ale powiedziałem, że w momencie, w którym oni żyli, więc w momencie, w którym Danzo walczył z Sasuke, wtedy też miałby Naruto z nim walczyć. I myślę, że Naruto by wygrał. Wow, co za zaskoczenie. Oczywiście Naruto by wygrał, ale nie powiem, że to by była łatwa walka dla niego. No bo jednak Sasuke też miał problemy, a miał raczej dużo więcej informacji o Danzo, o Sharinganie, wiedział dużo więcej. No Naruto miałby trudniej temu wszystkiemu sprostać. Takie jest moje zdanie. Aczkolwiek nie jest silniejszy i no prawie ciężko powiedzieć, że kiedykolwiek nie był, no bo to jest, wiecie, różnica wieku bardzo duża, Danzo a Naruto, ale no nie, Danzo by nie wygrał z Naruto, co tu dużo mówić. Przedostatnia postać, Momoshiki Otsutsuki. Naruto by z nim nie wygrał również, bez dwóch zdań, musieli użyć dziecka. Musieli użyć silniejszej wersji niż Naruto i Sasuke. Musieli użyć Boruto. Moc miłości i głupiego anime. I pierwsze miejsce, Sasuke Uchiha. Aha, no czyli, że w tamtym filmiku mówiłem o tym, że 20 postaci silniejszych od Sasuke i był tam Naruto. A tutaj 15, przepraszam, postaci silniejszych od Naruto jest Sasuke. Oni się chyba tam nie lubią w tej pracy i sobie wymyślają co chcą. Pracy, no nie wiem, w tych postach, bo hej, kto jest w końcu silniejszy? Takie posty nic nie wnoszą, przepraszam, ale znowu powiem, o, widziałem kilka komentarzy. Ale Naruto normalnie by pokonał Sasuke, on go nie chciał zabić na końcu, ej. No i co z tego? To jest tylko wyreżyserowane. Sasuke jest... Zawsze lubiłem bardziej Naruto od Sasuke, ale uważam, że Sasuke jednak robi robotę i to jest... W różnych momentach różnie to wyglądało. Czasem Naruto był... Czasem Naruto był mocniejszy, czasem Sasuke był mocniejszy, ale jednak to jest dość takie...
w miarę równe, no i tutaj ciężko szukać, kto jest mocniejszy, kto nie jest mocniejszy, bo to jest kwestia indywidualna. Każdy powie, on jest silniejszy. To nie jest jednoznaczna sprawa, że nie wiem, weźmiemy właśnie Tonton, nie ten durnie, versus kurczę, nie wiem kto, Madara. Wiadomo, że Madara wygra. Wiadomo, że na przykład Itachi versus Madara, że Madara wygra. Tutaj nikt nie ma wątpliwości. I co? Myślę, że to by było na tyle w tym filmiku. Był pewnie 5 razy gorszy niż poprzedni, przykro mi bardzo. Aczkolwiek takie jest moje zdanie. Było tu mniej postaci bezsensowniejszych niż w tamtym artykule, ale no znalazły się. Patrząc teraz szybko, no to taki Danzo nie umywa się. Choji to już w ogóle. Deidara też raczej by nie wygrał. Ogoniaste bestie. Yamato, Kabuto. Kto tu jeszcze był? Rock Lee. No, nie. Do widzenia, panowie.